jakim wspaniałym etapie jesteśmy? Zobaczmy. Obejdźmy wiosce wróżek po Mimane, z tego co pamiętam. Bo chciałem bonus do Fiza. Mógłbym teraz sobie równie dobrze chyba się przeteleportować do dalej. Cześć Sebastianie. Nie zrobiłem czegoś bardzo niemądrego i nie było tak, że nie wiem, nie zapisałem ostatnio, prawda? Bo tak patrzę, że mamy kolejnego abscesa do wyeliminowania. Ale chciałbym wierzyć, że to jest po prostu nowy absces, a nie ten sam, który był ostatnio. Nie no, nie mogło być aż tak źle z moją pamięcią, prawda? Prawda? Aż to się da bardzo łatwo sprawdzić po tym, jakie mam skille. Zobaczmy. Umiejętności. Zobaczę swoją umiejętność. Mam plus 3, więc na pewno mam zrobionego tamtego obsesa, więc to musi być nowy kolejny. No dobra. Co mogę zrobić w takim razie? Na pewno widzę, że mam jednego questa do oddania podaju Jack Frosta i jednego do wzięcia tutaj. I tam są trzy skrzynki, których nie wziąłem z jakiegoś powodu. O. Dobra. To w pierwszej kolejności pójdę oddać tego questa nieszczęsnego. A potem się zobaczy, co dalej. Na pewno będę chciał dzisiaj dość mocno pozwiedzać tę lokację. Biorąc pod uwagę, że dopiero co ją zaczynamy, jak tak, to jest jeszcze sporo do zrobienia. Cześć, Vicky. I z jakiegoś powodu powiedziałem, że Jackfrost chciał Fire Gem, a nie Pyro Jack. Na szczęście to tylko drobny błąd i już się nie powtórzy. Czaka dropy. I przede wszystkim X. Nie oszukujmy się, X jest dużo ważniejszy niż jakiekolwiek nagrody. Powiedzmy pieniężne. Czy ja mogę to przeskoczyć? Mogę. Ale ksuta. To jeszcze pytanie, jak przejść tutaj. Tak powinien być w stanie w pies albo skoczyć po prostu, prawda? Prawda? Jestem Black, to jest jedyny słuszny cesarz Ginzy. Kiedyś byłem też cesarzem w Kicho. Curse Siphon, Curse czy co? Nie, to coś zupełnie innego za chwilę. Żeby nie palnąć jakiejś głupoty, zaraz potwierdzę. A na 90% to jest coś na zasadzie, jeżeli nałożymy jakiś status liczący się do grupy Curse, to odnawia nam część many. Coś ten deseń. Ten demon przed jej zajmie to wszystko. Ja postanowiłem być cesarzem Ginzy. Czytałem tą mangę, kiedyś napisali ludzie król czegoś tam, więc wiem dokładnie jak to zrobić. No dawaj. Najpierw potrzeba kasy. Wow. Więc najpierw chcę pożyczać pieniądze biednym demonom, które nie będą mogły tego spłacać i w dodatku na cholernie wysoki lichwiarski wręcz procent. A w Ginzie jest bardzo dużo miejsc do wydawania kasy. I w ten oto piękny sposób Blackfest chce wyrzucać się wszystkich pieniędzy. Ale problemem jest alkohol, który posiada Dionizy. Innej słowy, kolega Blackfest będzie chciał wyeliminować Dionizego za to, że przechwyca jego alkohole. Cześć, Samurai. I Dionizy czeka w budynku w Tsukiyabashi. Jeżeli nam się uda, to będziemy mogli się razem napić. Czy to miałoby mnie zachęcić, czy to miałoby mnie zniechęcić? Party. Tak będzie łatwiej chyba. Bazyliszku. Czy mogę tak sprawdzić swoje umiejętności? Curse Siphon odnawia odrobinę MP, kiedy nakładamy efekty stresowe.
Czyli tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że większość tych efektów stresowych jest typu curse w tej grze, więc... To tak naprawdę sprawdza się do tego, że jeżeli nałożymy jakiś status, to odnawia nam część MP. Tylko nie pamiętam teraz, czy to jest zależne od kosztu umiejętności, które używamy, czy bardziej procentowo od tego, ile many ma demon, który ma tą umiejętność. 86 miman. Dużo jest całkiem. Atak Mildred. Teraz pamiętam, tutaj atak Mildred działa tylko na jedną osobę, więc nie są aż takie silne, ale wciąż są takie przydatne. Alec Jam. Dobra, to z rzeczy, które na pewno chcę zejść, to zejść po te trzy skrzynki, które tam są. Nie możesz po drodze z czymś zawalczyć, bo... Wait, cały czas mam wrażenie, że jestem niedorzecznie niedolevelowany. I wypadałoby coś z tym zrobić. Najlepiej w ten sposób, żeby nie umierać, ale to już jest dość spore wymaganie. Animacja nie wchodzi tak dobrze, jak wiecie, ale nie jest też jakoś super źle. Teraz jest trochę tego typu, że te lamie są dość sztankowate w tym momencie. Więc pobicie ich nie będzie aż takie łatwe, fajne, proste i oczywiste. Zwłaszcza jakby ten nie trafił dalej. Dobra, miot akurat, czy tam Steel nie jest aż tak kuzłą rzeczą na Zolchotena, bo on wciąż może atakować fizycznie. Gorzej było, gdyby to był jakiś czarm albo coś ten deseń, bo wtedy wiadomo. Wszyscy wiemy, jak kończą się czarmy w SMT i pochodnych. Czy Baphomet dobije, czy nie dobije? Dobił. Steel na fizycznego demona. Znaczy... Inna sprawa, że w SMT5 zwykłe ataki fizyczne generalnie zadają mało, tak? W sensie, gdybym chciał użyć takiego najzwyklejszego ataku fizycznego, jaki tylko istnieje, tak? To nie zadaje to po prostu na tyle dużo, żeby było warto o tym mówić, że tak to ujmę. Dlatego zazwyczaj dużo bardziej opłaca się... O mój święty Boże. Dużo bardziej się opłaca używać umiejętności. Przynajmniej o ile nie szykujemy się do jakiejś walki z bossem i nie potrzebujemy many w zanaczu, tak? Demon zbiera magasuchi, czytaj niedobrze. Czy mam coś, co może temu zaradzić? Jaka jest poison, haha. Nie no, nie będę aż taki desperowany chyba, prawda? Ale masa weszła bez kryta niestety, ale przebolejemy. Nie przebolejemy! Bo najwyraźniej nie umie trafiać w tej grze. Czy mam tu DLC SMT Nocturne 2? Nie, ogólnie jeżeli chodzi o DLC-ki, to nie mam chyba absolutnie żadnego z tego pamiętam. Ani tego DLC do Meetam, ani innych farmiących DLC-ków. Marakada. Dosłownie żadnego DLC-ka nie mam. Jakoś ani te demony mnie nie korciły specjalnie, ani też nie czułem, że potrzebuję tego do grindu aż tak bardzo. Chociaż nie ukrywam, że kiedy jest się pod koniec gry, to te DLC-ki do grindu okazują się naprawdę chuj przydatne. Głównie przez to, jak idiotycznie wolno się wszystko wbija, pomijając tego, jak bardzo są te rzeczy potrzebne. Zwłaszcza jeżeli chce się bić takiego najlepszego zbalansowanego bossa na 96, który jest wymagany do endingów. Nie będę teraz szkolował, ale jak dojdę do tego, to mój świetny... Okej, będę teraz szkolował, ale coś innego. No Kleopatra. Znaczy, też powiem szczerze,
sama myśl o tym, że miałbym kupować DLC-ki po to, żeby mieć silne demony, to... To mnie gdzieś w środku skręca na samą myśl. Bardziej by to musiało być coś na zasadzie, że przy okazji, oprócz tego, że te demony są silne na przykład, to wiążą się z nimi jakieś ciekawe questy fabularne, tak? Coś w tym deseń. A z tego, co się orientuję, to te DLC-ki są raz, że krótkie, dwa, że takie niekoniecznie super interesujące, pasjonujące i bla, bla. Więc mam bardzo intensywne whatever w stosunku do demonów DLC-ków. Jedyne, co mógłbym tak naprawdę poważnie odważyć, to ten DLC-k z Findami. I to też bardziej w kategoriach, że jeżeli szukałbym wyzwania jako tego, tak? Inna sprawa, że wyzwania w JRPG-ach bardzo często sprowadzają się do tego, czy akurat mamy odpowiednie cyferki, tak? To jest ciekawe zagadnienie pod tym względem, że pytanie, jak traktować coś takiego jak poziom trudności w JRPG-u, tak? Czy można powiedzieć, że coś jest trudne, bo trzeba grindować dużo? Względnie, czy można powiedzieć, że coś jest trudne, jeżeli można wygrindować po prostu i mieć wyjebane potem, tak? Coś w ten deseń. A nie oszukujmy się, większość JRPG-ów do tego się sprowadza tak naprawdę, że jeżeli nam bardzo zależy, to po prostu sobie wygrindujemy te poziomy, tak? I możemy mieć już do końca życia kompletnie wywalone. Spróbuję tam to namiot tyłu wziąć. Widziałem opinię, że ten link powinien być zwykłym celem zamienionym miejscami. Znaczy, powiem tak, gdybym dostał zwykły neutral jako true ending, to bym chyba zabił twórców za to, jak chujowe true endingi robią. Więc nie jestem pewien, na ile tutaj się mogę zgodzić, bo absolutnie hejcę to, jak nijaki, miałki, w ogóle lech jest ten neutral ending w SMT5. Pewnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wystarczająco dużo się napieczyłem już tak losowo nawet na fabułę, bądź też jej brak w SMT5, więc... Mam za te 5 trochę takie podejście jak Dark Soulsami tylko. Okej, bijemy się jednak normalnie. Chciałem się pobić na autowalce, ale ewidentnie mi nie dają takiej możliwości. Przy okazji mam trochę mało HP-ków i many w tej chwili, co jest odrobinę niepokojące. Jednocześnie nie jest to coś, czym jakoś się bardzo można chwilę obecną przejmować. Revival Bed, esencjalami, które już mieliśmy. Esencja i Doom. Czy mogę tam wejść? Jachwę, chciałbym przejść przez tą dziurę, ale jestem dummy tick i się nie mieszczę. A tak serio, jak się tam kurwa dostać? Górą? Czy tutaj z boku jeszcze w ogóle? A tędy, okej. Okay. Tutaj miałem fakt, że z wyglądu to absolutnie nie miało sensu, że się tam nie mieściłem. Nawet nie blisko. Wykalkulatorowane. Wydaje mi się, że mam już tyle mimanów, czy to było 84 i się tego piłem? Welcome. Nice work. Battle Suta, Fire Suta, Ice Suta, Alex Suta, Force Suta, Light Suta, Dark Suta, Destruction Suta, Healing Suta, Aiding Suta, Calamity Suta. Czyli dosłownie po jednej każdej sutry, jakie tylko istnieją.
Tak, chcę sprzedać rzeczy. Zwłaszcza, że muszę się obecnie wyleczyć, Adaminę. No niestety walki w SNT5 swoje zużywają. Jeżeli chodzi o HP-ki, nie HP-ki. Dobra, teraz spójrzmy na mapę, tak na spokojnie. Gdzie teraz powinienem się udać? Wygląda jakbym powinien być w stanie... Jakbym był w stanie przejść do tego abscesu. Ale nie jestem do tego w 100% przekonany. Spróbujmy. Ale to raczej z drugiego... tego. Z drugiego Leyline'a. Ja nie mogę tutaj zagadać do Dionizego i zapytać, co on sądzi o koledze. Dionizy! Mam biznes. Tak, wiem, że jesteś Dionizem, bogiem wina i z chęcią z tobą pogadam. Nie, on wciąż chce twoje córki. Biorąc pod uwagę, jaką opinię ma Dionizos, to jak najbardziej ma sens. To jest prawdziwy Polak. Mogę pić co chcę, kiedy chcę i ile chcę. Okej, dobra, nie jest prawdziwym Polakiem, bo mówi o ekskluzywnych trunkach. Jakby mówił o zwyczajnym piwie, to byłby prawdziwy Polak. Ale nie, zaczyna o winie. Wino jest tylko dla kobiet. Czy coś. Prawdziwy facet piłby tylko sikacze. Blackfest próbuje określić Dionizego. Czy pomożemy? Czy pomożemy? Ej, przyjąć questa mogę. A to po której stronie się opowiemy, to już zupełnie inna sprawa. Czy mogę zobaczyć, jakie są nagrody za jednego i drugiego questa? Tutaj jest Health Balm, tu jest Stamina Balm. Czy jedno i drugie jest absolutnie chujowe? Czyli tak naprawdę jedyne, co pozostaje, to zastanowić się, czy chcemy pobić... Dionizosa czy Blackfrosta. Co mi tam pomożemy temu Blackfrostowi? Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, zapewne macie rację. To jest najgorsze. Dobra, tylko szybko sobie zapiszę, bo chyba nie zapisywałem od początku streama. A jak wszyscy wiemy, przed walkami z bossami to jest bardzo... głupne i ryzykowne. Dobra, słuchaj, Denizy. Wiem, że myślisz dobrze, ale... Tak. Nie pozostawiasz mi wyboru. Denizy chce mnie nauczyć się poprawnego picia. No dobra, pytanie za 100 punktów, czym jest Dionizy? Fury na poziomie... którym? Którym? Monka Giga? Dobra, to nie będzie zabawne. Oczywiście, że wchodzi 3 razy. Czy on ma ruch, co zawsze daje kryta? Tak, i nie jest to jedyny tego typu ruch w tej grze.
Jakby powiedział klasyk, przyzwyczajasz się. Mam tylko Magatoki Kryt. Nie dobrze. Co złego może mi się stać? Wszystko. Absolutnie wszystko. Błagam. Nalegam. Oczywiście. Co ja chcę zobaczyć, ile dla porównania jest zadapów pula? 96. Tak, dla porównania, tamto zużywa mi 2,5 razy więcej many, a zadaje jakieś 30 więcej może? Random multi też mają minimalną ilość trafienia maszynnego przeciwnika. No, ten miał 3 do 6 i trafił minimalnie 3. A w sensie, że zawsze minimalną ilość trafiają. To wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest zależne od agility, ale głowy nie dam. Jaka jest szansa? Najwyraźniej zerowa. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Wow, to weszło. Najwyraźniej. A to nie weszło. Znaczy właśnie mówię, też mi się trochę wydaje, że to jest tak, że to trafia zależnie na przykład od agility, albo różnicy poziomów, albo coś ten deseń. Ale też mówię, że... Wyjdę teraz z tej walki. Albo po prostu przestanę się przejmować czarnym, jedno dwojga. Mam coś potencjalnie odpornego na ogień, co może mi pomóc w tej walce? Odpornego na ogień chyba nie... Odpornego na czarn? Nope. Fuck me sideways. Oho, zaczyna się. Ale to rozwiązuje wszystkie moje problemy z czarnem. Teraz pytanie, czy mam jeszcze kogoś z healem, kto nie nazywa się Anahita. Zresztą Anahita nawet nie ma heala. Well, that's pretty fucking unlucky, mate. Moje jedyną opcją jest teraz chłopo, tak naprawdę. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Co jest sincerity? A, okej. Okay. Nieważne, nie było pytania. Nie jest niczym. Kosku, kurwysynu.
i kurwa po. Najgorsze jest to, że jeżeli kompletnie zignorujemy istnienie Charma, to ta walka jest prosta. Ale nie możemy zignorować istnienie Charma, więc ta walka jest wkurwiająca. O, nieważne. A pytanie, co on będzie robił? Czy będzie... Gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że będzie używał Jilao, bo akrobat kick i tak ma gwarantowane kryty. Albo to, albo pójdzie... Jak to gówno się nazywało? Sexy Dance. Jedno i drugie jest absolutnie chujowe. O, spróbujemy, I guess. Bez kryta. Już fajnie tam chyba. Ty rzucisz matarukarze. I co mu się kończy? Rakunda. Jaka jest szansa, że Seal wejdzie? On w ogóle... Inaczej, czy Seal w ogóle może wejść na niego? Noluje tylko Charm, więc potencjalnie może. YOLO. To nie wygląda jak Seal. Kurwa, wiedziałem! Na chuj mu było! To Magatsuki! Wydaje mi się, że trafia... Nie wiem, ogólnie nie zdarzyło mi się chyba, że była na masa, a nie trafiła, jak TBH. Ale to już zupełnie inna sprawa. Czy jego jedna osobowość jest buffo tak swego tego? Tak, jego jedyna osobowość jest buffo. Nie wiem za bardzo czegokolwiek, co może mnie leczyć. Mogę zawsze ją wystawić, ale ona zemrze od pierwszego Agilao, który pójdzie w tej walce. Kto jeszcze może się do czegokolwiek nadać? Ty w sumie, bo masz Fangbreakera. Tylko pytanie, czy wejdzie? Hehe. Ten czar mnie zabije, naprawdę. Let's go. Dobra, akurat wejdzie Fangbreaker, więc to jest pozytyw. Bo przedłuży debuff do ataku. Co jak widać, bardzo mi się przyda. Listen here. You little shit. Here. Szansa na sleep, ale to raczej wiele mi nie da. Ja nie to cały czas mam wrażenie, że brakuje mi tur. Co mnie denerwuje. Niezmiernie i niemiłosiernie. Wszystko przez tego jebanego Charma. A propos Charma, przysięgam, jeżeli teraz znowu mu wejdzie. A wszyscy wiemy, że wejdzie. No nieważne, będzie mnie po prostu krytował. Au. Ale to jest pozytyw. To nie jest pozytyw. A największym brakiem pozytywów musi być chyba to, że ja nic tam nie leczę.
Your turn. Go! I to już na skupu na Hikona już prawie nie mamy. To też jest bardzo duży niepozytyw. Bóg mnie daje, nie daje. Coś w tym jest. Dobra, to weszło bez pieta niestety. Proszę, krytnij. Kurwa. Liczyłem, że krytnij w mini pisakę w tej samej turze. Dobra, to akurat jest bardzo pozytywne, bo oznacza to w dużej mierze jedną rzecz. Że mogę nakurwiać. Kryty się daje, jak miło. Teraz mu się Rakunda skończy. Niedobrze. Halo, gro? Nie dowieszaj mi się w takim momencie. Chcecie mi powiedzieć, że taka dosłownie mi się zawiesiła w tym momencie? Okej, żyjemy. Zoczął ten prosto musiał wbić się w rytm. Dobra, Sukuna Hikona jeszcze żyje. A koledze się skończył. Skończyła Rakunda. No i ma tyle mało HP, że będę próbował go dobić chyba po prostu. Okej, nieważne. Powinien się tego spodziewać. Well then. Dumple czy Yolo? To jest dobre pytanie. Strategia z Yolo tutaj może nie być odpowiednia, z tego co widzę. Wow, zmienił się. Tego się nie spodziewałem. Zastanawiam się, czy mam coś jeszcze, co blokuje ogień, ale niekoniecznie, niestety. Zrobię coś bardzo głupiego. O, zrobi coś jeszcze głupszego. I tak mogę grać.
Janma... Mało zdała, nie powiem. Proszę krytnij. Nice. Bardzo nice. Ale tutaj na przykład Damascus Crawl wszedł 3 razy, a nie 2. Pijany? Czy nie jest pełna rozumu? Panie Dionizie, co panu wyjebał? Wiesz, to jest coś na zasadzie, nie będę narzekał, ale... What the fuck? Tak, siła to wszystko w tym świecie demonów. Nasu, to jest na jeden cel, mi chodziło o te, co biją losowe cele. Jest jakiś sens w tym, co mówisz, to na pewno. I rzeczywiście zauważyłem, że zazwyczaj mi te efekty wchodziły na tle rzadko, że... Możesz mieć rację. Nie, z powodu takich nie lubię ataków aż tak bardzo używać. Czy na 38 była jakaś specjalna fuzja? Nie, ale jesteśmy o poziom bliżej do Idun. A czy była jakaś zwykła fuzja na 38, która by mnie interesowała? Nazy Sukub. King for Słopo, Kalpi... Wszystko za drogie. To inaczej. Jeżeli nie muszę wypierdzielać demonów z kompendium, to czy jest coś ciekawego? King for Słopo. Nazy? To już prędzej, ale zobaczył ten... Mama chce się zostawić. Muszę w. Hehe, wejdźcie, UW. Na coś takiego bym się prędzej skusił. To też mam wrażenie, że skill nie do końca przeszły taki, jaki bym chciał. No ta Fire Pleroma plus Agilo i Maradion dużo bardziej się dają na coś bardziej magicznego. Więc chyba się wstrzymam. Dobra, na razie. Na razie sobie odpuszczę, tylko pójdę odebrać swoją nagrodę. Po tym, jak zapiszę. Zapis po walce z bossem zawsze jest skazany, zwłaszcza, że gdy zajęło mi to jakieś 20 minut. Mam wrażenie, że powtarzam to za każdym razem, ale moim zdaniem walki z bossami w SNT5 są niedorzecznie długie. Ale powinien sam widzieć, stoisz na przeciwko. Elfbalm. Tyle przydatnych rzeczy. Not. Neus. Padwati mam po fulle. Zawsze coś. Wciąż muszę się wynoczyć, więc pójdę z tobą. On chce się do mnie dołączyć. To oznacza, że muszę zrobić miejsce w mojej drużynie. Czyli jednak będę coś fuzjował. Tylko jeszcze nie wiem co. Najwyżej sfuzuję dosłownie jakiś byle gówno ze sobą. Na przykład bazyliszka z czymś. Coś takiego? I mean, Venom Chaser. Z czymś, co ma bardzo intensywne możliwości trucia rzeczy. Crash Onslaught to jest mój znienawidzony atak w tej grze, przysięgam. Weźmy atak, który jak trafi, to ujebie całe twoje party, ale jak nie trafi, to nic nie zrobi. A potem wrzućmy go na połowę na do encounterów.
W momencie, kiedy gracz nie ma jeszcze szans dostać niczego, co jest fisy z Isan poza rzeczami typu właśnie Blakuza. To jest okrutne. I bardzo tego nie lubię. A niestety jesteśmy w rejonie, gdzie będzie to dość popularne. Dobra, dostał poziom, ale nic z tego nie wyszło specjalnego. Mam wrażenie, że powoli muszę jakoś sfuzjować te Anahite z czymś. To nie do końca z czym mogę. Ale ci się wydaje całkiem w porządku. No czekaj, chłopo. Może to ma to sens? Tyle many. Aczkolwiek jak patrzę na te umiejętności, to coś mi w środku skręca. To są encounter w Fedoxie, który ma Grand Pisa i Ganamp. O tak. Jeżeli akurat go użyję, to jesteś martwy. Jeżeli akurat go nie użyję, to masz szczęście. Czym był okult flash, przypomnij mi, proszę? Bo powiem szczerze, nie do końca pamiętam w tej chwili. O, Dreamfist... Niby ma bonusy do usypiania, ale... Odeo? To już bardziej się opłaska, masz rzeczy do usypiania. Rika, mech... Śmieszna przodka, co ma 50% szans. Say no more. Czego im dali, jeśli brakuje muszowu? To i tak będę musiał spożywać muszowu. Ale to za jakiś czas. A teraz idę po mojego ciężko zasłużonego Black Frosta. Czy w SMT4 Blight nie było jakoś jeszcze szybciej niż na 30? Czy to mi się coś teraz w głowie pierdzieli? A jest pojście, ale fajny Blackfrost. Pada nie ma jakiejś super umiejętności, ale... Ma dwa fizyczne ataki żywiołowe, więc to jest spory plus. A skoro już mowa o rzeczach... Ty już masz wszystkie skille, ty nie masz. Czyli zamieńmy pisakę na Parvati. I powinna być git. No dobra. To teraz możemy w końcu udawać, że robimy progres. Minęło dopiero 40 minut, spokojnie. Przyzwyczajcie się, SMT5 tak działa. Zwłaszcza kiedy bijemy się z bossami przez pół godziny. Ten słynny mityczny progres, którego nigdy nie widział. Wydaje mi się, że tędy mogę przejść do Abscesa. Przynajmniej wygląda, jakbym tędy mógł przejść. Aczkolwiek póki co może tylko tak wyglądać. On jest na jakiejś górce, więc tutaj na dół na pewno nie możemy zejść tak łatwo. To jest parę muszów, które będą chciały mojej dupy, jak tylko nie zobaczą. Ale się muszę zastanowić, jak się tam dostać. Bo to wygląda trochę jakby... Tędy może? Pierdolinie się w te walkirie. Nie. Odmawiam. Nie płacę wam. Żądacie za dużo kasy. Zabijesz mnie, ale ci nie zapłacę.
Au. Au! Znaczy, powiem tak, spodziewałem się, że umrę, a nie, że aż tak! Z tego nie zapisywałem po spowodowaniu, prawda? Jestem nie, że pęż nie zepsywałem po fuzjowaniu. Zobaczmy. Mama na hitę i Exini, więc zdecydowanie nie zepsywałem po fuzjowaniu. Fajn! Zrobimy to jeszcze raz. Jebane Walkirie. Najgorsze jest to, że nawet nie wydaje mi się, żebym był na jakimś super za niskim poziomie w tym momencie. Ale czekajcie, bo sfuzjowałem z czym ja cię fuzjowałem? O tak, cię fuzjowałem. Nie tak. Tak. Robiłem tak, robiłem tak, robiłem tak, robiłem tak i robiłem... Może tak? Lepiej niż Curse Siphon? Is this? Dobra, i co jest tam jeszcze miałem? Miałem chłopa poza Nahidą bodaj. W Hariti. Hamon, Mamuto, Dormina... Dormina? Nie, nie Domina, masz Lalebi. Rakunda, Manasting. Tak to było. Nie, słuchajcie. Przynajmniej stało się teraz, więc następnym razem już się nie powtórzy. W najgorszym wypadku stanie się jeszcze raz i się wkurzę i zmienię esencję na protagoniście. To też jest opcja. Prawda, nie mamy jeszcze jakiejś super fajnej, defensywnej esencji, ale... Na pewno wszystko będzie lepsze niż... O mój Boże, muszę tam trafić. Wszystko będzie lepsze niż... Umieranie na hita od Dragon Strike'ów. Zresztą, powiem tak, jestem przyzwyczajony, że w tej strefie bardzo łatwo jest umrzeć od byle pierda, który akurat krzywo na ciebie spojrzy. I generalnie to jest jeden z powodów, dla których bardzo często mam wrażenie, że w SNT5 po prostu nie da się nie zachodzić przeciwników od tyłu. Pytanie, kto znowu zapomniał o środzie. Czyżbym był to ja? Hold up. Nie no, ja przez to, żeby miałem urlop teraz, to nie czuję się, żeby dzisiaj była siada. Więc to już zupełnie inna sprawa. Ale nie macie, nie ominęło cię nic wielkiego, tylko jakieś moje głupie śmierci. Bo jak wszyscy wiem, mając do wyboru zapłacić się, bo umrzeć. Wybieram śmierć. Dobra, to teraz jeszcze raz muszę wymyślić, jak się tam dostać. I pytanie, czy tu nie siedzi... Nie, tu nie siedzi Miman. Nie tym razem. Muszę wymyślić, jak się dostać do tego nieszczęsnego abscesu i po drodze nie umrzeć. Ta część z nieumieraniem będzie podejrzana nadzwyczaj trudna. Ale co się jeszcze okaże? Nie zmieniłem party. Holy fuck. Chciałbym przestać robić niemądre rzeczy. Normalnie można używać te swoje na bossach. Brzmi jak coś, co ma dużo logicznego sensu.
Jak macie panikę, to możecie zdalić jako jedną z losowych rzeczy. Nice. Zatrzymam ją. Oh well, to było... A mogę ja oddać twoje? Byłoby mi przykro. Kurwa. Au. Fine, I get it. I get it. Jak to prowadzi do softlocka? Zechcesz mi to wytłumaczyć? Ona was przed jego komnatą i nie może się... gdybym chciał zastosować mema, który ostatnio jest bardzo popularny w środowisku graczy Path of Exile, to bym powiedział, że zostało to bardzo ekstensywnie przetestowane. Nie, słuchajcie, na pewno to będzie Mitama. Żartowałem. A i dispatchant też dobra rzecz. A teraz poważne pytanie. Jak się dostać do tego jebanego abscesa? Mam ochotę powiedzieć, że tędy, ale znowu się wpierdolę w Valkyrie i umrę. Patrzcie. Watch me. Żartowałem. Nie tym razem. Ale jest to Mitama. Czemu się obracasz?! Skurwysyn. I ucieknie przez to. Komitsu do oku, komitsu do oku, komitsu do oku, komitsu do oku, komitsu do oku. Nie, nie, proszę, nie przejmujcie się tym, co mówię. To nie jest takie ani z wielkiej, ani z ważnego. W każdym razie, przejście tutaj było błędem. Czas go naprawić. Chyba, że jest to jakiś miman. To wygląda jak miejscówka, w której mógł być miman. Więc może warto się tu rozejrzeć. Na szczęście to tylko wygląda jak miejscówka, w której mógł być miman. Bo żadnego tu pływa nie ma. I nie jestem z tego powodu ani odrobinę słony. Chuje. Teraz jeszcze tutaj nie wejdę na górę. O mój święty Boże. Ogarnie mnie wszechobecna frustracja. Czego chcesz się najeść, Zen? Poison dżemy. Na szczęście mamy poison dżemy. Bieraj. Co dostajemy w podzięce? Dispel Charm. To jest jedna z tych rzeczy, jak mam wrażenie, że zawsze brakuje, więc nie będę narzekał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość sekundy, którą mamy dostępną w tej grze. No dobra. Nie dać się dogonić żadnej cholernej walkili, a będzie dobrze. I do tego muszę się zastanowić. Czekaj, bo... Nie, słuchajcie, na pewno będzie tu Mitama. Ej, a nie trzeba... O kurwa. O Boże, o kurwa. O kurwa, o Boże, o kurwa. Ajajaj. 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 No dobra. Dobra, słuchaj. Mam złe przeczucie odnośnie
tej walki, szczerze mówiąc. Dobra, zróbmy to tak. YOLO! Jeżeli umrę, to powiedzcie mi, że jestem idiotą, ale YOLO. Idealnie. Żaden nie poszedł mi tamę. Kurwa żaden! Jak jest dole? Tak na mnie memuje. Nie wytrzymam. I jeszcze nie ma ich drzema, prawda? Mam. Jeżeli nie trafię, to chyba z tym się dzisiaj szybciej skończy. O mój Boże, ona żyje. Jestem zdesperowany. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Oho. Dobra. Wszystko jest póki co w jak najlepszym porządku. Wiem, co robię. Czy coś? Wyprztykałem się z klejnotów, ale Boże święty, ile za to ekstra wpadnie. Ho, ho, ile ekspa! Widzicie? Jeżeli człowiek chce, to jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Light? Kontynuuj. Uwierz mi, wcale nie jest mi przykro. Dostałem dużo expa. Uroki walk z mitemami na odpowiednio niskich poziomach. Dobra, zobaczmy jak wygląda mapa. To trochę wygląda, jakbym musiał przejść aż tutaj. Może czy naprawdę muszę aż tam przejść? Bo tak, stąd przyszedłem i to mnie doprowadzi, bo jestem naprzeciwko. Tutaj mogę być co najwyżej tam na dół, a muszę się dostać na górę. I właśnie pytanie, czy ja tędy mogę przejść na górę, czy nie? To wygląda, jakbym mógł tędy przejść na górę. Tak, tędy mogę przejść na górę. Tylko, że w takim razie nie jestem pewien, czy Kuna Hikona jest odpowiednim demonem na nadchodzącą walkę. Wiecie co, przez same listy wrzucę tego Backfrosta. I wasze Sukunie Hikonie się powoli mana kończy. I zrobię jeszcze tak może. A i tak by the way, chcę żebyście wiedzieli, że jeżeli umrę od tego skurwysyństwa, i przez to nie będę miał okazji do zapisania. Aż będzie pojazd sól. Nie solzej. Dobra, czym wy byliście?
Ciebie się boję, bo wydaje mi się, że ty możesz mieć Zio, a ty będziesz miała fizyczne ataki. Głupia jebana Anzu Chimero. Nie wiem, to jest twój tankowate. A, buffu nie jest jego słabością, that's for sure. Wydaje mi się, że Anzu też nie będzie odporny na buffu. Yep. Więc mogę tak robić. Zionga jest tutaj bardzo niebezpieczna, więc wolę nie ryzykować. YOLO! Matarunda, to jest pół biedy. Magaso. Nie pamiętam, co oni mieli. Jako, że jestem już po swoim Magatsuki, to mogę Spyglassa rzucić. By the way, nie mam touch na elektryczność. Mam Uton. Więc wydaje mi się, że on teraz rzuci Mamudona. Więc jeżeli rzucę tarczę na Mrok, to powinno być ok. Wiesz, nie to. Dobra, Dunk Dampner. I powinno im to zmarnować Magatsuki, jeżeli dobrze myślę. Essa! Matarunda, fajna rzecz, pomyślały obie strony. No i rzucę jeszcze drugą. Nie będę się pataczał. Cześć, Tate. To już bez pyta niestety. Druga Matarunda. Nie wiem, czy nie będzie mi się opłacać już Dispel Charma zaraz. Trochę tak wyglądasz, szczerze mówiąc. Gdzie on jest, Dispel Charm? Tak dla świętego spokoju sprawdzę przy okazji, co ma Anzu. Anzu ma... Oj, oj, mate. Mate. Stop it, mate. Nie możesz mi tego robić, mate. Czuję się trochę, jakbym zaczął od złego celu. Ale na pewno nie będzie tak źle. Cześć, Pasko. No bo Damasku skoro akurat trochę boli. Znaczy wychodzę z założenia, że powinno być dobrze, ale głowy sobie za to uciąć na pewno nie dam. Dobra, rzuć medię. Rzuć medię. To jest takie trochę, że... Blacksus nie ma prawa umrzeć, chyba że dostanie Damasku z Clawem, tak naprawdę. A rzucenie Meditate zdaje się marnotrawstwem, tak naprawdę. Nie wierzę w aż tak chujowe RNG, okej? Okay?
radę? Powinno. Jop. Nie mam Elec Dampnerów, właśnie to jest ten problem. Że na ostatniej walce wykorzystałem wszystkie. Ale dobra, to i tak wygląda, jakby już miało dać radę. No teraz tak, tu pójdzie media. Ty możesz równie dobrze się opasnąć. Ty rzucisz King Bufule dla Rakundy. I pójdzie Aramasa. Ładnie wchodzi, bardzo ładnie wchodzi. Spierdalaj. Jestem w stanie przeżyć dwie zionki. To mi wystarczy. A wiecie co jeszcze mi wystarczy? Watch this. Watch me. Oh. Piękny widok. Jak się daje timeouta na chwilę? Tak tylko pytam dla kolegi. To było w zbyt dobrym stanie, żeby to jeszcze spierdolić, nawet losowymi pudłami. Resist Force. Dark Block. Bloków nie używam, bo są za drogie i od tego są dampnery. Him before. O, są dampnery. Gdzie twoje dampnery teraz, kolego? Mamy już jego esencję. Dobra, Articulate Discourse, Mastery Żywiołowe. Znaczy pamiętaj też samuraju, że tutaj te wszystkie tarcze są obszarowe, nie wiem jak to w DDS-ach było. A teraz uwaga, bo tak zachowuje się kompletny imbecyl. Okej, nieważne. Wszystko wykolkotowane. Tam też są obszarowe. Okej, to powiem inaczej. Pamiętaj, że w SMT5 wszystko z jakiegoś idiotycznego powodu kosztuje dużo za dużo. Że przypomnę chociażby Laster Candy czy inne debilitaty za 150. Dobra. Chciałbym bardzo, ale to bardzo znaleźć jakiś save point, który nie jest tym, w którym ostatnio byłem. Najlepiej przy okazji, żebym nie był też goniony w międzyczasie. Tutaj może będzie? Nie, tak nie. Pewnie nie. Przysięgam, jeżeli to będzie walka z bossem. Nie, to tylko... Abdiel. Oh. It was my understanding that you were commanded to stand by. What are you doing here? A, tak tylko sobie przyszliśmy pozwiedzać. I see. You haven't come to seek glory or praise, but out of a sincere desire for peace. Considering the circumstances, wyobraźcie sobie chcieć pisu. In our operation, but you will follow all orders as issued. I will not permit refusal or objection. O nie, największy wróg Phoenixa nie pozwala na objection. The forces of Bethel are in the midst of a siege against the demons of Chaos's headquarters.
Ci obywatele oblegają kwatery główne demonów chaosu. Ale mają pomóc w polowaniu na króla demonów. Ojej, bo jeszcze pomyślę, że się o nas troszczysz. You, Ichiro Dazai, correct? Yes, ma'am. You are considerably less provisioned than he. I shall lend you my aid. Ej, też chcę pomocy. Ej, chłopak to ona dostaje. Też tak chcę. Ej, to oszustwo. Też mógłbym powiedzieć, że jestem bezużyteczny. Thank you, ma'am. Also, you. Once this holy operation is at last concluded, I will have words for you. To nie brzmi, jakby miały być to dobre słowa. Huh. When I first saw her, she scared the crap out of me. Pretty surprising to see she's got a nice side. Nie powiedziałbym, że to była jakaś super miła strona, well, ale... Me and these angels are gonna do what we can to take down that demon king. Be careful out there, okay? Jasne. Ja wszyscy wiemy, jestem znany ze swojej ostrożności. Nigdy w życiu nie zrobiłbym czegoś nierozważnego. Teraz inne kłamstwa, które mają sobie, że poczuć się nieco lepiej ze sobą. Ta skrzynka wygląda na taki bait. A jednocześnie wyjątkowo się nie okazała. Esencja typu 6. Czymże ty jesteś? Szkoda, że jeżeli nie ma napisane, że jest fizyczna, to... Well, nie jest fizyczna. A i tak, żeby nie było, nie możemy nikogo nauczyć złotego jabłka. I tak, ono kosztuje 180 many. Nie przejmujcie się takimi drobiazgami. Tak, właśnie powiedziałem, że 180 many to drobiazg. I co gorsza, biorąc pod uwagę, jak ta umiejętność działa, to pewnie miałbym sporo racji. I to bynajmniej nie żywnościowych. Czy mogę dostać save point? No ale to jedyne, co widzę, to że jest tu wielka statua demona, z której pochłonę sobie energię. Dobra, Mahama. Czy chcę teraz czegoś Mahama i dać? Można na to woli. Tak, bo mam dużo lodowych demonów. Endure, Endure zawsze się przydaje. Time Chill Punch. Teraz sobie bloka może być. Steel Needle. Charge. Generalnie przypadam za tymi ładowanymi skillami, że tak powiemy. Resistelek. Znaczy, ale fajnie było mieć się tego Resisteleka dopiero co. Tak chwilę temu dosłownie. Jeszcze najlepiej na protagoniście. Mudon. Mudon jak najbardziej się przyda. Dobra, zgaduję, że najbliższy zapis będzie gdzieś tutaj. Ja, serio, że tutaj są tylko dwa zapisy? To mnie ciekawi w sumie. Chyba, że jakiś jest tutaj, ale chwilowo nie chcę tam jakoś za bardzo kombinować. Cześć, Fiaku. Jezoro poszedł w Battle Japan i... Dlatego Hayatara jest tu sam. Skupmy się na wyeliminowaniu sił chaosu. Widzicie? Gdzie nie jestem, to muszę pomagać się Lofagom. Jak żyć? Tutaj skrzynka jest na górze. Demony na szczęście też są na górze, więc mogę mieć chwilowo wywalone. A, bo tu jest absces!
Nie, zapisanie jest od słabych. Szanuję się. Mam jeszcze resztki szacunku do samego siebie. Nie, ale ciekawi mnie, że nie było żadnego save pointa po drodze. Bo pomyślałby kto, że będą jakiekolwiek. Czy jestem w stanie tam wyjść na górę? Oho, na pewno nie w ten sposób. Bo na papierze to wygląda, jakby stąd się dało tam wejść, ale zobaczymy zaraz w istocie, czy tak jest. W skrzynce jest esencja Black Frosta, nice. A to wejście na górę jest ewidentnie w jakimś miejscu, do którego nie mam dostępu. Wspaniale! Ha! 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 Wy chujebane. Oszukaliście mnie po raz pierwszy i ostatni. Żartowałem, to nie będzie po raz ostatni. Nie widzę mojego prawego ucha. Witaj w klubie. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego ty go nienawidzisz. Cześć, Sevich. Żałuj, że ci nie było na wspaniałym wywoływaniu praw Mafiego wcześniej. Niezależnie ile parafiny zużyję. Mi też się bardzo często uszy zatkają i o ile czasem da się coś z tym zrobić, tak często muszę po prostu zasuwać do laryngologa na pukanie uszu. Utnij ucho. O tak, metoda na ojca. Jak coś przeszkadza, to utnij. Ja się śmieję, że no i to, bo u mnie ojciec zawsze mówi, że jak coś się boli, to uciąć trzeba. Znaczy, już nawet nie mówię o tym, jak ty krakałeś, Sebastianie. Tylko o tej sytuacji z Valkyrią, w której powiedziałem, że chuj, że mnie zabije, nie dam ci kasy. Dobra, co ty tam masz? Kajwany. Holy fuck, kajwany. Nie podoba mi się to, że to kajwany. Powiem więcej, spodziewałem się, że kajwany mogą być podatne na jedną rzecz konkretną. Never change SMT. Never change. Wiecie co, tak na wszelki wypadek. O nie. I nagle Steam poleciał. Dobra, czyli mają Mamudon i mają Makarakal. Niedobrze. Perwacja jest podatna na Mudo, prawda? Nie jest odporna na Mudo. Całe moje palce oprócz King Frosta jest odporne na Mudo. Tej walki nie da się przegrać, jeżeli zmieni King Frosta. Z drugiej strony, King Buffula jest rzeczą. King Buffula jest niecafiającą rzeczą. Aha. Niechaj rozpocznie się zabawa. Czy Makarakan w tej grze działa na jedną turę, czy na więcej tur? Na jedną turę. Czyli teoretycznie nie mogę teraz użyć Mahamy, bo ktoś tu jest skurwysynem matki natury. Seto Kaiban.
Na szczęście mam Heatwave'a. A te co kalną, to oni nie posiadają. Najwyżej będę podłował przez masu kukarze. Oh no. A propos podłowanie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. O mój Boże, jak ty tu jest zamiast budować? Gra się psuje. Powiem wam, że odkąd człowiek ma umiejętności ma, typu Marakukadze i tak dalej, to życie staje się dużo przyjemniejsze. Dobra, żegnaj w tym czasie. To było do przewidzenia, że prędzej czy później się musi wydarzyć. To też było do przewidzenia, że musi się w końcu wydarzyć. Wrzuciłem kolejny apces. No jakoś tak akurat wyszło, że są niedaleko po sobie. Na szczęście to nie jest jeden z tych apcesów, który chce mi stawiać jakikolwiek opór, ewidentnie. Jebać, system ma buffów. I know, right? Jeszcze najgorzej, jakie są związane takie tutaj, że one są na czas. To już w ogóle jest kompletne raczysko. O mój Boże. On tutaj sam siebie zabił. Ale to był prosty absces. Dawaj skille. Evangelizer 7, Light Dark Element Master Reach. Nie powiedziemy, że potrzebuje czegokolwiek z tych rzeczy, ale jak dają. A czemu miałbym nie wziąć? Cześć, Mokrej. Czego chcesz? Zbieram rzadkie pamiątki z przeszłości. Jeżeli przyniesiesz mi to, czego chcę, to cię nagrodzę. Szukam trzech limitowanych edycji. Gitara vintage. Dodatkowo elektryczna. Powinny być w pobliżu Kandy. Duży zestaw do modelowania. W ekiparze. I TV z budowanym... budowaną konsolą do gier. Prawdopodobnie nie mam rzeczy, których ode mnie kolega chce. Wiecie czego jeszcze nie mam? Save pointa. Przez co mnie chuj strzela. Ale nie, nie mam save pointa. Widzę tam Mimana, ale... zapisz. Chciałbym, uwierz mi! Ale nie chce mi się cofać taki duży kawał. A przecież na pewno w pobliżu będzie save point TFTF. Nie ma szans, żeby w pobliżu nie znalazł się żaden save point TFTF. Obiecuję, że nie umrę w drodze do save pointa TFTF. Czy to jest jakiś Miman? Nie, ale widzę skrzynkę. Dawaj skrzynkę. A teraz wyobraźcie sobie, że taka skrzynka mogła być na przykład jebanym mimikiem. Szczerze, absolutnie nie jestem w stanie w to uwierzyć. Czy to już to wspaniałe miejsce, o którym myślę? Gorące demony w twojej okolicy! Zobacz teraz! Zobacz memy!
Napalone olbrzymy tylko czekają, aby się z tobą zabawić. To będzie najlepszy Ragnarok w twoim życiu. Co z tego, że ostatni ważny, że najlepszy. Ha! 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 W każdym razie... Co to nie przelewki? O, spójrzcie, save point. A wiecie, co jest w save pointcie? Świat cieni. A wiecie, co jest w świecie cieni? Fuzje. A wiecie, co jest w fuzje? Alicja. Do której potrzebuję raptora. I nie stać mi ogólnie na fuzjowanie jej. Fuck! Moje pieniądze. Return. Najgorsze jest to, że w wielu sytuacjach dałoby się to jakoś zrobić na zasadzie sfuzuję sobie coś po drodze i z tego czegoś sfuzuję to, co jest droższe. Najbardziej zawsze to widać po tych cholernych elementalach, tak wam powiem. Właśnie, przecież ja nie mam tych. Nie mam dampnerów. Muszę kupić dampnery. No jeszcze ważne pytanie. Czy mam coś na sprzedaż? Na czym mi jakoś pytanie nie zależy, a jednocześnie mogę na tym zarobić. Tak? Zdecydowanie mam. Koty się nie sprzedają za żadne rozsądne pieniądze. Balmy tak samo. Okej, czyli nie ma absolutnie... Znaczy, absolutnie to może byłaby lekka przesada, ale... Zdecydowanie nie mam tyle, ile bym chciał. O tak powiem. Dobra, zajdźmy na chwilę do świata cieni i zobaczmy, czy mogę chociaż panią Uwu sfuzjować. Uwu, gdzie jesteś, Uwu? Jesteś tu. Forneus Jetayu albo Forneus... Wydaje mi się, że to jest sonna fuzja. Aż ona w tej grze akurat jest pod zana, nie pod buffu, więc nie do końca. Muszę też pamiętać, że chcę z niej zrobić Alice, tak? Więc... Dobrze by było myśleć w kategoriach, co bym chciał zobaczyć na Alice. A niekoniecznie, że co chciałbym zobaczyć na niej. Zróbmy tak na razie. Potem się będzie dalej kombinować, to jak... Będziemy najlepszymi psiapsami, przysięgam. Ej, media. Ej, patrzcie, to taka. Ta kompletnie bezużyteczna umiejętność, bo działa tylko na jedną osobę. Przysięgam. Twórcy starali się zrobić chyba wszystko, żeby gracz nie chciał używać buffów i debuffów przez pierwsze 50 poziomów. Znaczy, to jest sens Rajanaga, Valkyria. A nie, no i drugi chyba jakiś super nie było. Valkyria od kiedy? Haha, Critical Wave. Mój święty Boże, Critical Wave. Nie, na samą myśl dostaję raka. W każdym razie. Potrzebowałem do... fuzji... Czemu potrzebowałem do fuzji? Poltergeista. Ile kosztuje mnie sfuzjowanie Poltergeista? Najlepiej z kompendium. Tak całkiem z kompendium. Dużo, dużo... Dało się sortować po koszcie przecież.
czyli na dole powinny być najtańsze. Najlepiej takie, które nie wymagają ode mnie zużywania posiadanych przeze mnie demonów. Za 6000. Z tego co to normalnie przywołany z kompendium kosztuje 20, więc jest to duży plus. A, dobra, bierz. Dobra, czyli mam poltergeista, mam to i zobaczę ile reszta kosztuje. Reszta chyba była już jakoś zauważalnie tańsza, z tego co pamiętam. A, Lispo jest tym, nie? 9200, 6900, nie 6300. Chcę zobaczyć, czy Baxa jestem w stanie taniej sfuzjować. Są chyba sortowane po koszcie, tak. Potencjalnie z kompendium za więcej chyba. Ja on kosztował. Nie wiem, kosztował 9200 chyba. Jeszcze raz. Tak, 9200, czyli bardziej mi. Właśnie to jest ten dobry problem, że bardziej mi się opłaca fuzjować tak jakby elementy demona niż. Elementy elementów demona, o tak. Aniżeli całego demona. Czy ja w ogóle mogę go sfuzjować? Okej, mogę, bo zastanawiam się, czy mam miejsce na niego. A ostatni element do Alice 6 i chyba po prostu normalnie przybyłem z kompendium. Jeszcze na wszelki wypadek zerknę, czy może jednak da radę jakoś bardzo zaoszczędzić, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj to już jakoś wielką różnicę robiło. Bo Pyrojack za 7000 plus nie mam miejsca w stoku. A tak Pyrojack by mnie kosztował. Potencjalnie najmniej byś mnie kosztował 1600 baksa. Ej, 2500, to tutaj można sporo zaoszczędzić, tylko potrzebuję dodatkowego miejsca w party. Czy mogę przyzwać coś z demonów, które mam, tak że mi się opłaci to rzeczywiście? To na pewno nie, to odpada. Kurama? Parvati zauczął ten. Nie podoba mi się staty, więc sobie odpuszczę. Może oczywiście ta Valkyria? Trochę nie chcę tracić tego Blackfrosta. Dalej, co my tu jeszcze potencjalnie możemy sfuzjować? Zobaczą ten Lamek Narcyza. Aligor, Kwesokot, Lamia. Ekomata? Nie. A z kompendium mi to różnicy nie zrobi, bo i tak wtedy będę miał tyle samo demonów, więc to. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić, teraz jak to myślę. Ile ja mam tych Glory kryształów? Zdesperowany człowiek, który chce sfuzjować tej Loli, więc szuka kryształów chwały. Proszę nie wyjmować tego z kontekstu. Cztery. 57, 67. Czyli potrzebowałbym znaleźć jakieś 5 mimanów w drugiej strefie. A, bo tutaj jakiś znaleźć. Oczywiście druga opcja jest po prostu wyrzucić coś na chwilę, tak? Albo na chwilę, albo na stałe. A ja do końca chcę wyrzucać rzeczy, to jest ten problem. Hmm.
Ważne pytanie, czy mam na tyle dużo łatwych do zgadnięcia mimanów, żeby chciało mi się? Łatwych do zgadnięcia nie wygląda. Mogę zawsze liczyć, że tutaj coś znajdę jeszcze. Na pewno coś tu znajdę, prawda? Znaczy w sumie się zastanawiam, czy nie mogę się dostać do tej skrzynki chwały, którą widzieliśmy wcześniej. Teraz jak o tym myślę. To muszę zobaczyć, jak to wyglądało na mapie. I to też muszę zobaczyć. O, to nie jest... O mój Boże, kumbandy. Ej, w dodatku mam pierwszy turę. To zaskakujące. Nie miałem pierwszej tury. Nic nie strzeliście. Tam nie było żadnej tury. Co wy gadacie? Nie, do tamtej skrzynki nie ma łatwego dostępu. Wydaje mi się, że trzeba to jakoś tędy obejść kompletnie. Czy jest coś, czego mogę się pozbyć? Tylko po to, żeby sobie Alice studiować. Wiecie co? Jebać tego Black Frosta. Sfuzuję go teraz czymś. Tylko jeszcze nie jest czym, ale sfuzuję. To wygląda ok. Valkyrie dostanie wtedy Fang Breakera na pewno, Damascus Claw, Matarundę, Rezi. To wygląda z każdą chwilą coraz lepiej. I na szczęście wyszła. Pamiętaj, gdyby się okazało, że wyszedłby mi z tego wypadek. Oj, byłbym niepoczytany. Czym jest Safeguard? Safeguard to... being evaded, not the incipled. Czy jeżeli z jakiegoś powodu byśmy mieli stracić presturę, to jej nie stracimy. Jestem dobrym graczem, który umie wykorzystywać system i to nie jest tak, że jest jebane na każdym kroku przez niecafianie. Więc na pewno nie będę musiał korzystać z tego typu rzeczy. Przysięgam. Chodź to, Alice. Chciałem spodziewać się Pyrotrackę najpierw. Teraz jak już mam miejsce... Chodź tu. W pewnym sensie... płacimy za wygodę. Wykorzystaj safeguard, by go zabić dwie tury. Było coś na zasadzie, że zabijasz swoje własne party i przez to masz więcej tury, coś takiego. Na protagoniście, coś takiego mi świta, ale głowy nie dam, żeby dokładnie stwierdzić, o co chodzi. Anyway. Skoro to już mamy z głowy. Ajej. Mana Spring. I co jeszcze chcę jej przekazać? Na pewno nie media, jak tak patrzę. Mala Lady, więc Dormina jest złym pomysłem. Rakundę czy ma Rakundę? Rakundę chyba. Tak, wygląda ok. Is this demon to your liking?
Pytanie, czy Alice jest ku mojemu Lakingowi, jest bardzo niepokojone. Ej, ale to nie jest play, to streamy, wypraszam sobie. Dobra, szybki zapisik. I zobaczę, ile jeszcze będę w stanie w miarę szybko i rozsądnie osiągnąć, że się tak wyrażę. Moje partie jest w tej chwili bardzo zabawne, interaktywne i ciekawe. Zobaczmy, jak wygląda mapa przede wszystkim. Wydaje się, że mogę tutaj zejść po prostu na dół i nie mam niczego lepszego, co mogę wykombinować. Mogę też się pobić, bo... Czegokolwiek bym nie mówił, poziom mam obecnie za niski, ok? Ha! Ha! Oh wow. Nie wytrzymie. Po prostu nie wytrzymie. Mam wyższy poziom od niej i nie trafiam. No come on! A jak rzuciłem na sekundę, to trafiam. Psychologia zaiste situje. Jeszcze trochę i psychologia mi zacznie backseating robić. Siądzie na plecach tak, że nie wstanę. Dobra, zostawcie mnie od dosy... Bo ja nie mnie zostawiły. O kurwa, Valkyrie. XD. XD. Ale będzie smokeball rzucany. Czujecie tego smokebola? Jestem Ninja Wily, rzucam smokebola. Żegnam. Dobra, skoro to mamy z głowy. Co my tu dziś mamy? O kurwa, cała śmietanka towarzystwa się zebrała. Szkoda, że tylko w jednego wroga, ale... To jest dokładnie powód, dla którego omaga Toki Critical bardzo często jest dużo lepsze niż cokolwiek innego. Ha, ha, ha. O mój święty Boże, oni chcą tankować. Mazjonga to jest proszenie się o kłopoty tutaj. Okej, czyli on jest podatny na Dio. Mam wrażenie, że powinien tej Izzy dobrze zająć jak najszybciej. Tak mi coś świta, że tak to ujmę. YOLO? Okej, tutaj podat na Dark. To jest duży plus, którego się właśnie dowiedziałem. Zastanawiam się, jaka jest szansa, żebym uśpił i gdybym użył Lullaby. Ale to taki trochę igranie z ogniem. Dlatego logiczne jest, że to zrobię. Oczywiście! Jak to mawiał klasyk, nie spodziewałem się niczego, ale i tak się zawiodłem. O ty skurwysynu! Au. Czyli co, jednak obelana muszę zabić, co? A póki co nie wychodzi mi to za dobrze, nie będę kłamał. Okej, okay, to wszedł pierwszy akurat, to jest pozytyw.
To bajmy tak. Najgorsze jest to, że ataki typu Die for Me i im podobne. Nie do końca jest tak, że mamy wybór, kogo trafią, tak? To tak akurat weszło dwa razy tam, gdzie powinno, ale powiedziałbym, że to wyjątek od tego jest. Skryta. To nie wyleczyło mnie tyle, ile bym chciał, ale jakoś trzeba sobie radzić. O-o. Elek blok. Dobra, elek blok to akurat moje najmniejsze zmartwienie, szczerze mówiąc. Bo po prostu oznacza to, że mogę się skupić jako padwati na leczeniu. Ty dalej kick wave'uj. Kick wave naprawdę często rekrytuje, więc to jest duży pozytyw. Dobra, jestem po Masukundzie, okej. Au! Trochę dużo. Nie będę kłamał, biłek stado dzikich ciężarówek. Co to za misy?! Skurwysyny! Okej, okay, jest po walce raczej. Ciao. Jeszcze się uleczył, o mój Boże. Tak, wiem, trochę sam się prosiłem tym, że nie używałem buffów. Dobra. Wiem już mniej więcej, co się dzieje w tej walce, więc jestem bardziej przygotowany na nią. I mogę się do niej udać podobnie, tym razem z pewnością z lepszymi rezultatami. Czy jakoś tak? Już ma Daintier. I mean, jesteśmy w trzeciej lokacji dużej. Z nie powiem ilu, bo spoilery, ale nie jest ich też jakoś specjalnie dużo. Czy jest ktoś, kogo mogę tutaj bardziej wrzucić, żeby się przydał? Tak, jest. Pożałuję tego, ale jest. Oni używali Zan głównie. Zastanawiam się, czy nie chcę sobie esencji przedodować. Bo co ja w tej chwili mam w ogóle? Mam dużo dobrych rzeczy i to jest zawsze problem dla mnie. Chyba... Nie, bo nuli na esencjach na pewno nie mam w tym momencie. Jedyne, co mógłbym się zastanawiać, to czy też ma resist na ten... Na... Wind. A i to raczej nie jest coś, czego bym się spodziewał. To nie, w esencji się bać nie będzie. Nie będę. Spróbujemy jeszcze raz, tym razem będę liczył na to, że Kingcross mnie trochę podatuje. Jeżeli chodzi zwłaszcza o ilość zadawanych obrażeń. Bo King Buffula jest, że... O mój Boże. King Buffula jest rzeczą, to chciałem powiedzieć, tak. Czysto teoretycznie, jeżeli bardzo by nam zależało, to absolutnie nie musimy. Zostawcie mnie. Wiedziałem, że się wpierdzielę. Proszę, nie zabijajcie mnie. Nie patrzę. Ja nasłuchuję. Najgorsze jest to, że tutaj ciężkość tak naprawdę ucieka bardziej przez spadki FPS-ów niż cokolwiek innego.
Nie będę twierdził, że SMT5 jest dobrze zoptymalizowaną grą, bo byłoby to jedno wielkie, wielutne, pierdolone kłamstwo. Wszystko w porządku? Znaczy, bardziej chodzi mi o to, że Surt jest jak najbardziej nordyckim gigantem, więc stąd jest to pytanie. Pojebana. Dobra, pierwsza tura na kurwianie jest moja. Ej, nie możesz mi odmówić. Pierwsza tura była moja. I mocno ich nakurwiłem. A to, że Hanuman to ciota i chuj, to inna sprawa. Skurwa, jestem pierdolony. Zepsuł się, no co ci poradzę? Znaczy, możemy sobie śmieszkować, śmiać się i w ogóle, ale ta strategia naprawdę nie jest zła, tylko... Zakłada, że przeciwnicy zastosują takie, a nie inne ataki w pierwszej turze. Też traktujmy. Powiem tak, jeżeli zrobię to samo, tylko że tym razem nie zostanę zwanshotowany przez Hanumana. To podejrzewam, że w drugiej turze będę w stanie kogoś zabić, tak? I dlatego uważam, że ta strategia ma sens. Trzymałem cały czas analog wychylony do przodu, by the way. Wezmę, szybko wyleczę Valkyrie i zrobię znowu to samo, jak kompletny idiota. Bo jak wszyscy wiemy, powtarzanie tego samego w kółko to jest oznaka szaleństwa, a ja bynajmniej do znowych na umyśle nie należę. Tylko czekam, znowu zacznę pudłować. To już w ogóle będzie 100% tego, co mnie tutaj spotyka. Nawet nie wiecie, jak mnie kolci. Nie! Jestem jak swoja postać z Elden Ringa. Unga Bunga. 100% Unga Bunga. Ja się w tańcu nie pierdolę, Unga Bunga. Mógłbym użyć dwa razy Matarundy, ale to jest dla skrabu. Nie jestem skrabem. Żartowałem, teraz umrę.
Ale sklepem nie jestem. Uwaga, uwaga, uwaga. Okej, that's it, za pół HP. On się za chuj leczy, to akurat było do przewidzenia. Ah, fucking hell. Affinity zmniejsza. Nie jestem pewien, czy mogę mieć Affinity, które jednocześnie da mi resistę na Lightning i nie sprawi, że będę umierał od wiatru natychmiast. To jest dość duży problem, nie będę kłamał. Okej, trzecie i ostatnie podejście na dziś. Tym razem wchodzi pan intelektualista, który umie używać swojej ostatniej szarej komórki. Albo przynajmniej będzie udawał, że umie. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że znowu się wpierdolę na tego głupiego Oltrusa przez jakąś głupią ścinkę. I znowu coś mi umrze. O, wow, udało mi się. Holy fuck. Może to znak? Nie, to nie jest znak, że zabiją Gabunga, spokojnie. Ale korci, nawet nie wiecie. Mieliście kiedyś tak, że czujecie, że pożałujecie czegoś, ale chcecie spróbować? Bo to jestem ja teraz z tymi drzemami. Tylko mam wrażenie, że po prostu powinienem wcześniej spyglasy rzucić, żeby wiedzieć, co mogę warto próbować. Charm zdaje się ostatnią rzeczą, która może tutaj zadziałać. Powiem tak, tak mogę grać. Wiesz co jest najgorsze? Wciąż istnieje szansa, że zostanę losowo złączotowany przez coś. Mogę też po prostu mieć wyjebane na konfuzję. Myśli jak pomyśla. Ona miała Zio. Tak, ona miała Zio. Mam Elegdampnery. To najpierw rusza się Hanuma, który niedobrze może uczyć Purple Smoke'a. A nie mogę użyć dwóch dampnerów w tej samej turze. Wydaje mi się, że najosobniejsze co będę mógł zrobić to... No teraz wydaje mi się, że najosobniejsze co mogę zrobić to jest po prostu użyć tego... Wind Dampnera i liczyć na to, że Purple Smoke mnie nie ujebie. Znaczy Force Dampnera.
has escaped. Dobra, to jest fizyczne. On się wyleczył. Mamy to. Znaczy, nie mamy tego przez to, że wciąż mam na sobie tą... wciąż mam na sobie sekundę. Ale i tak jest lepiej niż było do tej pory. Ha. Jaka jest szansa? Nie, nie będę próbował. Dobra, to wchodzi ładnie akurat. To nie weszło krytem, co mi się bardzo nie podoba. A to... nie trafi. Trafiło. Dobra, nieźle. On się wyleczył i pewnie będzie zaraz lepszy. Zandań. Au. No dobra. Problem z tym jest taki, że im się akurat ta skończy rakunda, niestety. A ja muszę kogoś wrzucić do party. No ja sam nie będzie chyba Parvati mimo wszystko, żeby mnie leczyła? Przedłużmy mata rundę. I tak przejdzie tura na protagonista, a nie na Parvati, więc równie dobrze mogę teraz zaatakować. I to został nic sporo z tego co widzę. Spróbuję tak zrobić. Okej, to jest akurat w porządku. Diamlita była zgodna z oczekiwaniami. Ona wciąż jest zasilowana. Ha. Szkoda, że im się Rakundę pokończyła, ale na to niestety nic nie poradzę. Czy jestem w stanie jego silować? Chyba nie. A szkoda. Seed Calway. Dobra, to mi się podoba. To w miarę mi się podoba. Może jednak. Nope. Dobra, ty ładuj dalej Bowla. Oni jeszcze chyba mają tę rundę. Tak, jeszcze im nie wejdzie. Kolejna ma sekunda, przywoleje. Zandaj nie jest aż takie straszne po dwóch tarundach. Arak blokiem się nie przejmuje. Muszę wyleczyć odominę... a nawet nie odominę. Muszę wyleczyć manę Valkyrie na Matarundę. Pamiętaj, uważam, że przedmioty leczące manę w SMT są od tego, żeby ich używać wtedy, kiedy się ich potrzebuje, więc nie czuję się źle z tym, że ich używam. Tutaj Kupa będzie w stanie zabić albo Oberona, albo tą. Chyba nie. Hmm.
szkoda. Ale nie szkoda. Essa. Ale będzie pudłowane. O mój Boże, czujecie to? Czujecie te pudła? Jeszcze nie. Wiecie co? Dla świętego kurwa spokoju. Nie Andy Spelczermów. O mój Boże, nie Andy Spelczermów. Chyba, że jestem ślepy. Nie, nie Andy Spelczermów. Czyli nawet tego nie mogę zrobić. Oh boy. Najchętniej to bym Oberona zabił w tej kurwa jego mać. To się musiało tak skończyć. O, Diamnita! O, maga, słuchaj! Kurde, wyjebane. Dobra, to przynajmniej tę jebaną Izy te zabiję. Jak tak się chcę bawić. Choćby za cenę życia Alice, ale ją kurwa zabije. Której części zabije, nie zrozumiałeś? Dziękuję. O, ten sobie dźwięk. Wspaniale. Dobrze, widzę, że zaczyna się dobrze. Dobra. Żyjemy! To więcej niż mogłem powiedzieć zazwyczaj. Ładne kryty, podobają mi się. Obaj są podatni na bio, bardzo dobrze. Jak dobrze pójdzie, to Oberon teraz padnie. Pytanie, czy pójdzie dobrze. Mamy to. Teraz tylko wystarczy nie podłować i gra jest nasza. Po raz kolejny potęga umysłu okazała się zwycięska nad zwykłym Unga Bunga. Esunia. Echa Samus, Summoner Hospitality 2, Player of Agility, Player of Luck. Jeżeli dobrze pamiętam, to te playery to dosłownie szansa na zwiększenie statów. Ale głowy nie dam. Tychy. Gdzieś tam daleko w oddali, Hen, Bóg wie jak daleko widziałem punkt zapisu. Bardzo chętnie z niej skorzystam. Zastanawiam się, czy chcę korzystać z tamtego, czy po prostu się cofnąć do najbliższego. Ta nie jak daleko. Tam. Za daleko. Jak na to, czego tutaj doświadczyłem. Szybkiego healka sobie machnę. Zobaczę, co dokładnie dają te umiejętności, kiedy dostaliśmy.
Bo player jest na 99%, pewnie, że to jest po prostu szansa na dodatkowy punkt statystyk przy level upie. Zobaczmy. Learn Miracles. Enhanced Summon sprawia, że jeżeli przywołujemy demon z stoku, to jedna ich losowa statystyka się podbije. Czyli atak obrona albo agility. Coś jeszcze tutaj było nowego? Chyba nie. Dalej. Tutaj nowe jest Summoner Hospitality 2, czyli koszt przywoływania demonów z kompendium jest zmniejszony o 30%. Prayery są gwarantowane, ale do jakiegoś poziomu. To je to. No i tutaj mamy wszystkie mastery krych. Jak zapewne możecie się domyślać, nie będziemy za bardzo używać. No dobra, na dziś to było na tyle. Raczej krócej niż dłużej, dzisiaj było jeszcze trochę do roboty. Niestety albo stety. Nastąpiła drobna zmiana planów, póki jeszcze tu jesteście. Sobotni Elden Ring odbędzie się o 17:00. Wbrew temu, co mówiłem w zeszłym tygodniu, bo się okazało, że jednak będę miał czas, kiedy myślałem, że nie będę go miał. Także, jeżeli ktoś planuje oglądać Elden Ringa, to zapraszamy w sobotę na 18:00, a pozostałych na przyszłą środę. A na dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!